Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Pokemine z modyfikacji Pixelmon. Tak, tutaj jak widzicie jest coraz więcej osób. Wiele z was tu nawet się dołączyło do nas. Naprawdę jestem w szoku, że aż takim zainteresowaniem cieszy się ten serwer i modyfikacja z Pokemonami. Zresztą nabiliście bardzo szybko te łapki. Powiedziałem, że 250 łapek, żebym chciał mieć, a już po 6 godzinach one były, więc wam bardzo, bardzo za to dziękuję. I jak mówiłem, czym więcej łapek, tym odcinek będzie pokazywało się szybciej. Chociaż myślę, że co drugi dzień to będzie chyba najlepszy czas ich wstawiania. Czekajcie, tam sobie troszeczkę ciszej muzykę. Tak, czy piszemy, żeby pozdrowili YouTube? Jak sądzicie? A napiszmy, zobaczymy, co tam się stanie. Jak chcecie, pozdrówcie YouTube. Ciekawe, czy zareagują, będą wiedzieli, o co chodzi. Tak, ogólnie nie nabijałem za bardzo swoich Pokemonków, ale to bardziej z tego powodu, że skupiłem się na produkcji Pokeboli. Niestety, ale miałem wielki problem, bo wykorzystałem wszystkie moje Pokebole, dwa Ultra, które zużyłem sobie któregoś tam dnia, zostały mi zabrane, bo nie trafiłem w Pokemona i inny gracz je wziął. Tak, tutaj mi Charmander już atakuje, tak, mnie tutaj straszy, tak, już tutaj będą mnie straszyć, tak, piękny, naprawdę bardzo fajny Pokemony. Pokażę wam może, gdzie jest mój domek. Tak, wiele osób chce wiedzieć, gdzie ja mieszkam, niestety kordu wam nie pokażę, ale pokażę wam, jak się urządziłem już. Więc tak o, tutaj macie moją plantację aplikordu. Się dziwicie, skąd ja ich aż tyle mam? Właśnie stąd. Nie stąd. Ja je mam stąd. Tak, to jest moja plantacja aplikordów, czyli 3 sekcje po 12 mam czerwonego, 3 sekcje czarnego, 1 sekcja żółtego, safe, ogarnij się, zielony, 2 sekcje niebieskiego, bo myślałem, że Great Ball są lepsze od Ultra, jednakże nie. No i po jednym takim małoludkim rządku tych mam. Tutaj jeszcze nie wiem, które aplikordy będę sadził. Myślę, żeby czarnych zwiększyć ilość, albo zwiększyć ilość żółtych, ale to jeszcze zobaczę dokładnie. Wiecie co, zakłócę tą muzykę, wyłączę, bo i tak czy siak dodam pewnie swoją w tle. Dobra, więc znacie, tutaj tak się już urządziłem. Tu macie moje aplikordy, które już aktualnie posiadam. Jest ich dosyć sporo i mogę zaproponować wam wymianę aplikordów na węgiel bądź żelazo, czyli 3 węgla za 1, bądź 1 żelazo za 1. Nie, akurat żelazo chyba wam się nie opłaca, tylko i wyłącznie tutaj wchodzi w grę węgiel. Ale, jeśli chcecie ode mnie pokebole, to jednego pokebola mogę wam dać za 1 węgla. Jest to dla was zysk, bo szczerze mówiąc, żeby wyprodukować takiego pokebola, ja potrzebuję pół węgla pół żelaza zmarnować. Więc jedno żelazo, 1 pokeball, 3 żelaza, 1 ultra ball, 2 za greaty powiedzmy. Jakoś tak, jeśli macie ochotę, możecie sobie w ten sposób ode mnie je wziąć, bo wiem, że sporo osób ma problemy z pokebolami na start, bo ich nie mają po prostu. Więc mówię, albo aplikorny za węgiel, albo już gotowe pokebale za żelazo. Tylko oczywiście nie dawajcie mi zamówień, bo kilka staków, bo ja nawet tyle sam nie posiadam. Tutaj widzicie, mam przygotowane elementy pod ultra, pod zwykłe pokebole, przyciski oczywiście standardowo, więc troszeczkę tego mam. No ale wiecie zresztą, o co chodzi. To z biegiem czasu się zrobi. Ja mam tylko, patrzcie ile żelaza, jest taka bieda u mnie, nic nie mam. Ach, no jojku, to jest po prostu straszeczne. A, jeszcze jedno, mam VIP-a, tak? Załatwiłem sobie VIP-a tutaj oczywiście na tym serwerze. Dodatkowo dostałem jeszcze tą rangę YouTuber, żebym był bardziej widoczny. Ale to jest taka mniejsza sprawa. I teraz tak o. Tutaj jak widzicie mamy jeszcze jajo smoka, które troszkę mi zwiększa levelowanie. Ale to temu po prostu, bo ja wiecie, ja tam mało co na serwerze bywam. Dlatego po prostu sprawdzałem. Tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, tu właśnie zauważyłem. Jest natura Pokemona. Ja mam Calm. Zaraz zobaczę, co to dokładnie oznacza. Dobra, ta natura oznacza, że mam zwiększoną specjalizację w defensie, ale zmniejszony atak. Kijowa strasznie specjalizacja wam powiem, dlatego też ja tego Pidgeotto będę chciał się pozbyć i załatwić sobie nowego. Więc pójdziemy teraz... znalazł, jak sobie powiadacie? Chwilka. To czekajcie, wiecie co? To ja może jednak obsłużę tutaj Zipiego, bo tutaj znalazł jakieś diamenty, a nie ma Kilofa. Tak, Zippy tutaj się ze mną troszeczkę targował z aplikordami, dzięki niemu mam więcej tutaj item, więcej węgla. Dlatego też mu
tylko wspomogę troszeczkę pod tym względem. Dobra, widzicie, jest jeszcze jedna osoba, którą bardzo bym chciał mieć w swoim zespole. Jest to Primeape, Machoke, po świecie. Takie właśnie jakiś Pokémon walczący. I teraz tak, o, wow, o, jest tutaj jeszcze PJ, czekajcie, spróbuję, może go złapiemy. Bo szukam właśnie tego Pidgeota, znaczy PJ-a, ptaszka ogólnie, który będzie dosyć szybki. I no nie mogę na razie takiego kogoś zlokalizować. Tyle latałem już jakiś czas i nie udało mi się. Oczywiście poleciałem sobie do Zipiego, dostałem węgiel. Jest, dziękuję bardzo ci za to. Naprawdę, węgiel mi się przydał, wieście mi. Dobra, wiecie co? Spróbujmy z tym Primejem, ale do niego potrzebuję Persjana, żeby go złapać. Więc wyzwijmy go na pojedynek. Proszę ciebie, żebyś się wyzwał. Tak, dziękuję ci. Persjan ma z nim małe szanse odnośnie takiego wprost ataku, ale chcę go tylko osłabić troszeczkę, żeby go za chwilkę złapać. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widzicie, ataki mam bardzo słabe. On mnie zaraz tak będzie gnoił wręcz, że to będzie masakra, tutaj się działa. To jest mój najlepszy atak będzie chyba, tak? Coś takiego. Oczywiście, czym mniej tam punktów widzicie akcji obok, akcji, nie wiem jak te punkty dokładnie nazywać, tym lepszy jest nasz atak, który puszczamy. Dlatego też, no nie wiem nawet co on robi, będę musiał sobie poczytać dokładnie. Są ataki, których nie znam, tak naprawdę są takie ataki. Chociaż tam mogło pisać, że mi się nie udał atak, ja po prostu tego nie przyuważyłem, w ogóle olałem to i się na to nie patrzyłem. No dobra, mniejsza z tym, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Okej, okay, jeszcze jeden atak na pewno przeżyjemy, więc spróbujemy jeszcze raz użyć to. Czy to nam coś da? Zaraz się przekonamy. Bo to jest na tej zasadzie, czym mniej mamy szans, używa tego, dobra. A nie, to jest coś hipnotyzujące, coś z tego typu prawdopodobnie. Zaraz, wiecie co, spróbujmy go złapać, zobaczymy czy nam się uda w Ultrabala, gdyż ja teraz w ogóle tylko z ich korzystam, jako że mamy dużo czarnych apikornów oraz żółtych, to mogę sobie spokojnie na to pozwolić. Zaraz zobaczymy, czy on się nam złapie, tutaj go widzimy, tylko oczywiście ktoś mnie zasłania, proszę mnie zasłaniać, jak ja tutaj łapię pokemonki nasze kochane. Zaraz zobaczymy, no niestety nie udało się, trzeba go jeszcze bardziej osłabić. Tak, potrzebujesz jeszcze węgla, niestety jestem w trakcie walki, więc nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Wyrzućmy PJ-a, jest słabszy. Wiem, że teraz wszystkie moje Pokémony będą ginęły na tym jednym, ale chcę naprawdę go złapać. I przynajmniej jedną osobę walczącą trzeba mieć w swoim zespole, bo to bardzo na później ułatwi rozgrywkę. On powinien być szybki dosyć, więc też to będzie dla nas plus. Niestety, jak widzicie, wszystkie moje Pokémony, co ja posiadam, są dosyć słabe, są nisko levelowe. Niestety nie miałem jeszcze czasu, żeby tutaj się wbić na serwer na dłuższą chwilę, żeby każdego wylevelować. Ja teraz postaram się jakoś w weekend znaleźć czas, może dzisiaj troszeczkę czasu zlokalizuję, żeby... Więc opuściłem może Sand Attack, czyli go troszeczkę oślepimy, chyba zmniejszymy mu ataki, bo jakoś tak to działa, bo zmniejszałem mu defensa, coś z tego typu. Bo on teraz tak czy siak zginie nasz Pidgeotto, więc nie ma tutaj większego problemu. Dobra, jeszcze raz Quick Attack. Przepraszam was, ale ciągle mam z gardłem problemy, niestety nie mogę poradzić. Dobra, tak, wzlatuję. Mogliby tu zrobić jakieś animacje takie większe przy tych atakach, bo niestety są one niekiedy takie... średnie. Tak, wymieniłem swój cały zespół atakujący, więc rzucamy sobie Abra w takim razie i próbujemy go już złapać. Nie będziemy lecieli tutaj za bardzo z czymś innym. Próbujemy go złapać teraz w takim razie, bo innej możliwości nawet nie mamy, bo zginiemy. Nie wiadomo, co byśmy nie puszczali, tak zginiemy. Aj, Primeape ma dosyć mało ataku, wam powiem, a czy ma mało życia, więc zobaczymy. Kolejny Ultra Ball poleciał. Zaraz się przekonamy, czy go złapiemy, czy też nie. No, dawaj, złap się, no chodź do mnie, no bądź w moim zespole, bardzo ciebie proszę, no chodź, wiem, że chcesz być ze mną, ja wiem o tym naprawdę, no chodź, będziemy razem atakowali, będziemy wszystkich bili, będziemy prali ich po twarzy, po mordach, po wszystkim. No, uspokój się, jest, dobra, jest mój, jak widzicie, jest na ciemno, jest mój, hip hip, hura, udało mi się go złapać, więc lecimy na spawna i weźmiemy go do naszego EQ, żeby mógł z nami latać. Dzień dobry, Eryku, witam, pozdrawiam ciebie serdecznie. Dobrze, teraz tak o, nasz Primeape, wrzućmy go tutaj i dorzućmy jeszcze naszego Skyter, to jest chyba Skyter, tak, Skyter, nie Skyter, Skyter to był ten zielony z takimi ostrzami zamiast rąk, to nie ten, kurczę, właśnie nie pamiętam jak ten, ta pszczółka ma, naprawdę nie pamiętam. A, jeszcze sprawdzimy naturę naszego Primeape'a, jaki on będzie. Primeape też przydałby się ze speedem, wiecie co, każdy Pokémon, szczerze mówiąc, przydałoby się, żeby miał speeda jak największego.
Ale zobaczymy. Atak też by mógł być. Tak, atak też bym jeszcze zaakceptował. Najgorzej byłoby, jakbym miał, nie wiem, defensa, bo to jest tego typu, bo według mnie to jest całkowicie bez sensu. Okej, prawy przycisk myszki, sumary, stats, careful. Tak, czyli akurat ma special def. Tak, czyli akurat to, co nie chciałem mieć. A ten co ma a propos? Nasz przyjaciel ma Timil, czyli ma speeda, ale zmniejszonego, ma zmniejszony atak. To co widzimy, atak. Tu macie speed, jest bardzo wysoki, ale ma tutaj atak troszeczkę mniejszy niż standardowo powinien mieć. Kogo też mamy? Mamy Persjana. Właśnie zobaczmy, co jeszcze mój Persjan ma, bo on był ze mną od początku tutaj rozgrywki. On ma zwiększonego defensa, tego specjalistycznego, ale głównego defensa ma niskiego. Zresztą tutaj widzicie, tu jest główny defens, tu jest defens ten specjal, ale ma też szybki atak, więc nie jest tak źle z nim. Okej, okay. Mamy Primeya, teraz tak, ja cały czas chcę złapać sobie jakiegoś ptaka, który będę mógł latać. Niestety ten PJ, co ja mam aktualnie, no jest słaby odnośnie natury. Tak, dlaczego powtarzam słowo to cały czas, według natury, według natury, według natury? Uwierzcie mi, że nie ma sensu łapać Pokemonów, które wam się nie podobają pod względem natury, bo w późniejszym etapie rozgrywki, jak będziecie mieli już ten level setny swojego Pokemona, bo tak, to jest maksymalny level, będziecie mieli straszne problemy z pokonaniem przeciwników, którzy są dobrze dobrani. Dlatego też tutaj trzeba bardzo uważać. Czyli specjalne Pokemony powinny mieć swoją naturę jak najlepszą. Czyli maksymalnie jakby taką wytrenowaną. Ten plusik przy naturze powoduje nam zwiększenie statów o 10%. Więc jest o co walczyć, tak szczerze mówiąc, powiem wam. Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz zwykłym Pokebolem. Nie chcę moich ultramalnować do łapania Pidgeotto na drugim poziomie. Nawet to jest taki niski poziom, że powinien on się złapać normalnie, bez większych tutaj nam problemów. Muszę wytrenować innego Pokebola na Pokemona, czy tam Pokegnoja na wysoki level, bo naprawdę niekiedy z levelowaniem mam problemy. Co nam zrobi ten nasz Persjan? Kurczę, co za chamidło jedno nie chce się złapać. Ej, ty gnoju mały. Ej, no bez ja jeszcze będzie mi mojego Pidgeotto bił. Oj, ty gnoju mały jeden. I ty jesteś taki uparty, że na pewno jesteś fajny. Dlatego tak się właśnie ze mną kłócisz teraz. Na pewno jesteś fajny. Tak, ja wiem, że ty jesteś fajny. Więc chodź tutaj, gnojku, teraz zobaczymy, co tutaj posiadasz. Nie wiem, czy można uwalniać Pokémon. Zaraz będę musiał sprawdzić to. Bo na pewno nie będę potrzebował tych... które uznałem, że są bez sensu dla mnie. Czyli ich na pewno bym chciał się pozbyć. Dlatego zaraz zobaczymy, czy jest możliwość uwolnienia Pokemona na wolność, żeby był tak samo możliwy do złapania przez kogoś innego już. Chociaż on chyba zniknie wtedy. Najprościej mówiąc, a nie pokaże się koło nas jako Pokemon. No, waiting, dawaj, kręć się. A, w poprzednim odcinku powiedziałem, że są lagi na serwerze. Już ich nie ma w większości. One są powodowane bardziej temu, że były jakieś zapisy itp. itd. Dlatego tylko te lagi występowały. Co ja dałem? Aha, chciałem, wywołałem go. No, wiecie co? Może pokonajmy tego Billiego, chociaż ma on na piąty level. To wiecie co, może nie będziemy go gnębili. Niech on sobie teraz spokojnie żyje. A my polećmy z powrotem na spawn. Dobra, nasz PJ, którego złapaliśmy teraz na drugim levelu, no powiem wam, że jest normalny. Nie ma żadnego plusa, ani żadnego minusa. To jest z jednej strony dobrze, z drugiej strony średnie, wam powiem. Jeszcze raz sprawdzimy naszego, co on tutaj dokładnie ma. On ma Calm, czyli mniejszy atak, większy spec def. Wiecie co? W takim razie odłożę naszego Pidgeotto. Tego bym chciał się pozbyć. Tutaj jest kosz. Szósty level. Ty odchodzisz i ty ode mnie odchodzisz. Bo ciebie nie potrzebujemy. Ciebie będę levelował. Abrę na razie odłożę, bo on i tak nie będzie levelowany. Moja kochana Eevee też odejdzie od nas. Pierwszy wskoczy Pidgeotto, gdyż on będzie zawsze atakowany. Primeya pójdzie na trzeci, jako trzeci. I na razie tyle Pokemonów mi wystarczy. Będę miał trzy Pokemony przy sobie, które będą ze mną chodziły i będą ze mną levelowały. Bo to będzie według mnie chyba najlepsze wyjście. Aha, muszę jeszcze jajo przełożyć. Aha, jajo zostało chyba przy naszym Pidgeotto, to tak mi się wydaje. To byłoby kiwo, jakbym je teraz stracił. Musiał do administracji pisać, ale zaraz zobaczymy, czy... O nie, ma, trzyma jajo, ham jeden, kurczę się uparł, że będzie tutaj je chował przed nami wszystkimi. Dobra. Wszystko odłożone. Andrzej i Stefan zostali. Dlatego też lecimy dalej. O! Jakiś nowy youtuber jest. Nie znam, szczerze mówiąc.
pozdrawiam Ciebie, Fortis, tak, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Nie wiem, kim jesteś, ale Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobra, to wiecie co? Spróbuję troszeczkę wylewelować naszego PJ-a. PJ, chyba to jest ta najprostsza wersja, tak się chyba ją wymawia. No, bo wiecie co? The Gamer GX zaproponował mi wymianę, że da mi jakiegoś Pokemona na wysokim levelu. Cliffey, tak? Dobrze, ja ci dam tego, to Pidgeotto, ready, trade. Dzięki wielkie, napadę 77 level, masakra, moski różowy, fucking shit. Dzięki. By the way. By the way, jesteś na odcinku. Tak, taka informacja dla ciebie, gdzie ty się schowałeś mi, gdzie ty mi się schowałeś? Tutaj jesteś, tak? Tutaj. wielkie dzięki, naprawdę. Tak, jeśli znacie tą osobę, to możecie mu podziękować na jego jeszcze kanale w takim razie. A nawet nie wiedział, że jest na odcinku. Chamstwo. Dostałem primary, kto mi je wrzucił, nie wiem nawet. Dobra, zobaczmy naszego kolegę. Tylko wiecie co? Boję się, że jak go wyrzucę, to ktoś mi zacznie go atakować. Ale wiecie co? Ja naprawdę muszę zmienić jedną rzecz. Ja mu zmienię ksywkę. Lax, on jest. Dobra, kochany Crash oczywiście mnie zaatakował, dlatego też musiałem, kurczę, niestety wyjść. Dobra, tu mamy jego ataki. Sing, czyli śpiew, czyli będzie pewnie otumaniał przeciwników. Metronom. Stimulator Radom, nie wiem, co chodzi tutaj za bardzo. Cosmic Power, to na pewno jest atakujący atak psychiczny, tak. Na pewno psychiczny, jak się ma takiego Pokemona. Dobra, nieważne. Nazwijmy go... Kurczę, nie wiem. Różyczka. Różyczka będzie, tak. Jak już myślałem taką nazwę, to nie będzie. Chyba, że Cliffer. Nazwijmy go standardowo. A wiecie co, może nazwijmy... nie, dobra. Nieważne. A jak dam reset? A dobra, wtedy nie ma nazwy. Okej. Okay. Będzie beznazwowo on teraz w takim razie. Więc tak. Pójdziemy do domku i wam go pokażę, jak on wygląda. Albo nie. Pokażę wam go w walce. Czyli ustawimy sobie naszego Pidgeotto, który jest zabity za pełniacką wycieczkę. Szybko go wyleczę i polecimy na jakiś pojedynek. Dobra, najlepsza osoba dla mnie to będzie ktoś z wysokim levelem. Więc pójdzie na ciebie, że z tobą chce się bić. Czyli sprawdzimy od razu naszego nowego Pokemona w akcji. Wrzuciłem na niego naszego Pidgeotto, gdyż jego chcę levelować, ale teraz razu zmienimy naszego Cliffery. Teraz zobaczymy, co on takiego potrafi. Zaśpiewałem mu oczywiście pioseneczkę na start, żeby nie było. On ma większego defa, więc zobaczymy, jak to będzie nam się tutaj klasyfikowało. Tego defa klasycznego ma większego, więc on będzie miał z nim małe szanse, jeśli będzie atakował standardowo. Jeśli zaatakuje go wodą, to wtedy faktycznie może móc sprawić troszeczkę bólu. Tak mi się wydaje chyba. Nie udało się zaśpiewać, tak? Mistake. Ten pisało chyba. I tak się nie udało. Dobra, więc co? Od razu polecimy atakiem, czyli naszym psychicznym atakiem polecimy. Metronom, kurde, co to jest? To kojarzę ten atak, ale nie pamiętam dokładnie, co on robił. Teraz zobaczymy, jaki wyskoczy mi komunikat po jego użyciu. No, proszę cię, nie waiting, tylko atakuj. Use metronom on... No, finger. Cliffery use... I się nie udało, coś tak. Very effective... to nie było bardzo efektywne. Czyli tego się nie używa ataku. Tak, to właśnie takie podpowiedzi różnego typu. Ja ich przeważnie nie czytam. Teraz właśnie uznałem, że wreszcie czas się zapoznawać z tymi atakami. Używa naszego ataku. Zwiększa defensa. Kurczę, czekajcie, naprawdę nie mam pewnego pojęcia, czym ja go mogę bić. Cosmetic Power. Spróbujmy jeszcze raz to użyć. Bo się nie patrzyłem na jego życie, który atak mu zabrał cokolwiek życia. Wiem, że ta walka jest głupia, naprawdę tyle pewnie błędów popełniam przy tym ataku. Wiecie co, kurczę, naprawdę nie wiem, czym go mogę zaatakować. Metronom, spróbujmy jeszcze raz z tym. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, który atak z tego Pokemona jest atakujący. Nie, to jest atakujący atak. Ale no, może super ekstra jakiś on silny nie jest. Pokemon jest średni, mam powiem. Od razu mówię wam, że średni. Jak będę miał możliwość zmiany mu skilli, na pewno mu zmienię troszeczkę inne skillki, które będą bardziej sensowne, bo to, co tutaj aktualnie widzę, no nie ma większego chyba sensu według mnie.
więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Byle, żebym tą walkę wygrał, to nasz Pidgeot to dostanie naprawdę bardzo wysokiego boosta. Pewnie z 15 level powinien spokojnie on nabić. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Co nam z tego w ogóle wyjdzie? Na razie atakuję go bez sensu jakimiś podstawowymi atakami, bo nie mam zielonego pomysłu na tą walkę. Naprawdę. Ten Pokémon jest dla mnie w całkowicie nieznany. Nigdy nim nie grałem w żadne wersje Pokémonów. Przez te wszystkie, które naprawdę przeszedłem mnóstwo wersji Pokémonów, ale tego Pokémona nigdy nie miałem w swojej ekipie. Dlatego jest on dla mnie całkowicie obcą tutaj postacią, osobą, czy tam Pokegnojkiem, tak. Ja to słowo używam dosyć często, ale myślę, że się nie obrażacie za to. Dobra, wiecie co? O, Pablo się jeszcze wbił, witamy, pozdrawiamy też, oczywiście wszystkich. Jeszcze, dobra, próbujemy jakoś tę walkę wygrać. Co, ja może ją przewinę i spotkamy się już po tym całym pojedynku. Dobra, atak jest już ostatni, poleciał. 7000 expa dostał nasz PJ i teraz oto weryfikacja. Ile poziomów, patrzcie się, patrzcie. Widzicie, 2 do speeda dostajemy. Jeden speed. I więcej hapsu dostajemy. Hapsy więcej, ale speed za każdym razem nam idzie, więc to jest fajne. Teraz pewnie dostajemy jakiś tam spell, powinniśmy chyba otrzymać. Na pewno będzie ewolucja jego, tak. O, to jest fajny atak. Co usuniemy? Sand atak ja bym usunął, bo to, że mówiąc, ja tego i tak nigdy nie używałem. Więc to usuniemy i dodamy ten nasz nowy atak, tak? Co zamienić? Zobaczymy, co dalej tutaj otrzymamy. 22 poziom już mamy. Twister. Wow, nie kojarzę tego ataku. Dash. Czekajcie. Dobra, to jest atak, który ma power 40, więc dosyć mały ma atak. A ten nasz Twister to ma też atak 40, więc damy zamiast tego pierwszego, żeby cokolwiek tutaj było innego już ustawionego. I lecimy dalej. Dobra, to jest wszystko. 23 level udało nam się osiągnąć w takim razie. Więc w tym miejscu skończymy ten odcinek. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionej, polećcie znajomym, łapki w górę, jak chcecie więcej, to oczywiście napiszcie to pod tym filmikiem i dajcie łapki w górę, to pa pa wszystkim.